Rozważymy ponownie pierwszą zasadę dynamiki Newtona albo pierwsze prawo Newtona. Tu jest tłumaczenie z języka angielskiego, a to tłumaczenie na angielski z kolei było z dzieła Isaaca Newtona Principia Mathematica, pisanego po łacinie. To tłumaczenie brzmi tak. Każde ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej, dopóki nie zostanie zmuszone do zmiany tego stanu pod wpływem siły. I teraz po kolei rozważymy tutaj takie sformułowania, które są bardzo istotne. Pierwsze ze sformułowań, dość istotne, to jest, że ciało pozostaje w spoczynku. Zaznaczmy sobie tutaj, pozostaje w spoczynku. Rozważmy leżący na trawie kamień, jakąś skałę leżącą na trawie. Gdybyśmy przeanalizowali siły działające na taką skałę, to okaże się, że wypadkowa siła jest równa 0, czyli nie działają żadne siły. No więc nie działają żadne siły i widzimy, że ta skała pozostaje w spoczynku, absolutnie się nie porusza. I jest to zupełnie oczywiste, akurat ta część. No i teraz, dopóki nie zostanie zmuszona do zmiany tego stanu pod wpływem siły. Czyli możemy sobie wyobrazić, że jeżeli zaczniemy działać na naszą skałę siłą z tej strony, to ona może się poruszyć, ale pod warunkiem, że będzie to niezrównoważona siła, bo jeśli tutaj z drugiej strony jakaś druga osoba, ja na przykład pcham kamień z tej strony, a z drugiej strony druga osoba pcha siłą równą mojej sile, tylko dokładnie w przeciwną stronę, no to nadal nie mamy żadnej niezrównoważonej siły i nasza skała pozostanie w spoczynku. Ona może zmienić ten stan spoczynku tylko wtedy, jeśli będzie działała niezrównoważona siła. Tutaj powinno się jeszcze dodać takie sformułowanie, że pod wpływem niezrównoważonej siły. Ja może tutaj dopiszę niezrównoważonej, o siłę. Tu narysuję tę drugą niezrównoważoną, tę drugą siłę, która spowoduje, że siły nie będą niezrównoważone. O, teraz mamy z lewej strony siła jest rzeczywiście niezrównoważona i ten kamień może się ruszyć. Ta możliwość ruchu może będzie łatwiej zrozumiała, kiedy rozważymy kostkę lodu na lodzie. Dopóki nie działają żadne siły, czyli to taka kostka lodu pozostaje w spoczynku. Teraz, kiedy zaczniemy działać jakąś siłą w jedną stronę i to będzie siła niezrównoważona, nasza kostka lodu będzie się poruszała. Zmieni swój stan ze spoczynku w stan ruchu. To pierwsze sformułowanie, że każde ciało pozostaje w spoczynku, jeśli nie ma działającej wypadkowej siły niezrównoważonej, jest intuicyjnie dość zrozumiałe. Ale zostaje tutaj jeszcze jedna część, mianowicie taka sytuacja porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej. Czyli Newton twierdzi, a twierdzi to właściwie przeformułował to po Galileuszu, dlatego też Galileusz jest tutaj narysowany jako większy. To jest Galileusz. Galileusz. Newton przeformułował tę zasadę bezwładności Galileusza i włączył do pierwszej zasady dynamiki. Tu jest Newton. To jest Newton. W ten sposób, że jeżeli nie działa niezrównoważona siła, to ciało może też poruszać się ruchem jednostajnym po linii prostej. I to jest już kompletnie dla nas intuicyjnie niezrozumiałe. No bo jeśli nawet popchniemy tę kostkę lodu, to doskonale wiemy z życia codziennego,
że po pewnym czasie ta kostka lodu się zatrzyma. Również jeśli pchniemy ten kamień, nie będziemy podtrzymywać jakąś siłą tego ruchu, to ten kamień też po jakimś czasie się zatrzyma. Jeśli rozważymy piłkę tenisową, która zostanie rzucona i upadnie na trawę, to ta piłka tenisowa też po pewnym czasie się zatrzyma. No więc, co tutaj ma ten ruch jednostajny po linii prostej do czynienia ze stanem, w którym na ciało nie działają żadne siły? Ale jeśli głębiej zastanowimy się nad tym, co się dzieje naprawdę z tymi ciałami, to dojdziemy do wniosku, że kiedy my już przestajemy działać jakąkolwiek siłą, mogę ją tutaj usunąć. Usuwam siłę. Zostaje nam kostka lodu. Nie ma już żadnej działającej siły. No to nieprawda, że tej żadnej siły działającej nie ma, ponieważ między kostką lodu a lodowiskiem działa siła tarcia. W jednym ciele, jak i w drugim, znajdują się cząsteczki lodu. Te cząsteczki lodu zahaczają o siebie z obu tych ciał, zderzają się ze sobą i z tego powodu działa siła tarcia. Ta siła tarcia, działająca w przeciwną stronę niż ruch, jeśli ruch odbywa się w tę stronę, to siła tarcia przeciwdziała temu ruchowi, działa w stronę przeciwną i po pewnym czasie ciało się zatrzyma. Tutaj też będzie działała siła tarcia między trawą a kamieniem, który zostanie ruszony i będzie się toczył po trawie. Między trawą a piłeczką tenisową również będzie działała siła tarcia. I nie tylko siła tarcia, bo oprócz tego tutaj znajdują się cząsteczki powietrza, które zderzają się z naszą kostką lodu i powodują, że istnieje opór powietrza, który również będzie tę kostkę lodu zatrzymywał. Tutaj to samo, znajdują się cząsteczki powietrza. Tutaj, nawet wtedy, kiedy ta piłeczka tenisowa jest w locie, są cząsteczki powietrza, które zderzając się z nią, powodują, że działa opór w stronę przeciwną niż porusza się nasza piłka. Więc w sytuacji ziemskiej jest niezwykle trudno wywnioskować, że jeżeli naprawdę nie działa żadna siła, to ciało będzie się poruszało ruchem jednostajnym po linii prostej. Ale tę genialną intuicję miał właśnie Galileusz, być może dlatego, że obserwował ruchy planet i być może myślał sobie tak, że te planety poruszają się tam, gdzie nie ma atmosfery, nie ma cząsteczek powietrza, z którym się zderzają. W związku z tym one cały czas krążą wokół Słońca bez zmiany swojej szybkości, bo wektor prędkości w czasie ruchu planet wokół Słońca się zmienia, ale szybkość nie ulega zmianie, dlatego że nie ma tam żadnych oporów, które hamowałyby ruch planety wokół Słońca. I później swoją genialną intuicją Galileusz doszedł do wniosku, że tak samo zachowywałyby się ciała na Ziemi, gdyby nie było sił oporu. Jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, to jest taki przykład, który może nam troszkę przybliżyć tę sytuację. To jest przykład, że siedzimy sobie w samolocie. Mamy samolot, skrzydło samolotu. I siedzimy w tym samolocie. Siedzimy w tym samolocie. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że samolot leci zupełnie bez turbulencji, porusza się po prostej w jedną stronę. Otóż gdybyśmy zasłonili okna w samolocie, albo w tym samolocie nie byłoby okien, to naprawdę nie umielibyśmy powiedzieć, czy samolot stoi na lotnisku i siedzimy po prostu w nieruchomym samolocie na lotnisku,
Czy samolot leci ze stałą prędkością, ciągle na tej samej wysokości, bez żadnych turbulencji? Te dwie sytuacje, pozostawanie w spoczynku i poruszanie się ruchem jednostajnym po linii prostej, to są zupełnie równoważne sytuacje, zupełnie od siebie nierozróżnialne. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten samolot stoi na lotnisku, czy lecimy tym samolotem gdzieś tam ponad ziemią. Przypominam, wtedy, kiedy ruch jest po linii prostej, ze stałą wartością prędkości i bez żadnych turbulencji.